Do niedawna przy ulicy Kopernika 16 w Gdańsku znajdowała się ruina. Dzisiaj oczom przechodniów jawi się nowoczesny budynek. To siedziba Ligi Obrony Kraju. Liga Obrony Kraju jest patriotycznym stowarzyszeniem dobrowolnym. Rozwijamy umiejętności nie tylko młodzieży, ale i osób dorosłych w różnych zakresach, w szczególności w sprawach związanych z umiejętnościami przewidzianymi do obronności kraju. Nowa siedziba lokowców to dwupiętrowy budynek o powierzchni 1600 m2. Wiadomo, że swoje miejsce znajdzie tu też ośrodek szkolenia kierowców. Wszystko pachnie jeszcze świeżością, ale tam, gdzie unosi się zapach drewna, jest serce tego budynku. Trochę za wysoko, ale wszystko wystarczy. Tym sercem jest 10-stanowiskowa strzelnica. Jedna z trzech krytych i ogólnie dostępnych strzelnic w Polsce. To jest Wrocław 20-stanowiskowa, która jest reprezentacyjną strzelnicą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Wojska Polskiego. Drugą jest w Myślenicach, to krakowskim. I trzecia to jest u nas w Pomorskim. Można tu strzelać z odległości nawet 50 metrów, ale 25, szczególnie dla początkujących, w zupełności wystarczy. O, bardzo dobrze, nie bać. Nie od dziś wiadomo, że kobiety mają talent do strzelania. Nie jest źle, nie jest źle. No, raz, dwa, trzy. Od głośnych wystrzałów mogą rozboleć uszy, ale sąsiedzi tej strzelnicy nie mają się czego obawiać. Teraz jest to wszystko schowane pod ziemię i badania wykazały, że na zewnątrz tego huku czy tych strzałów nie słychać. Nie będzie też słychać odgłosów ze strzelnicy pneumatycznej, mniejszej, bo przeznaczonej na 5 stanowisk. Ma ona być gotowa lada dzień.